Witajcie. Dziś chciałem porozmawiać z Wami o marzeniach, a w zasadzie o tablicy marzeń i zapytać Was, czy wiecie, co to jest tablica marzeń, czy macie taką tablicę marzeń i po co tak naprawdę jest nam tablica marzeń. Ja swoją pierwszą tablicę marzeń zrobiłem na komputerze i jakby wizualizowałem swój cel, swoje marzenie przez wiele, wiele lat na pulpicie swojego komputera, później laptopa, ale ostatnimi czasy poznałem ludzi, którzy powiedzieli mi: Piotr, stwórz prawdziwą tablicę marzeń, weź dosłownie tablicę pineski i zacznij przypinać do niej swoje marzenia. Wyznacz pewien okres i przypinaj swoje marzenia i cele. Ja w końcu postanowiłem tak zrobić. Mam już tablicę i jest ona dosyć sporawa, ale myślę, że będzie fajnie wyglądała na ścianie, a na niej moje marzenia. Z dumą mogę powiedzieć, że jeszcze na ten moment nie mam nic przyklejonego, przyczepionego, ale już kilka mniejszych bądź większych marzeń zaplanowanych na rok 2018 spełniło się. Ja sam nie mogę w to uwierzyć. Teraz wiem, że warto mieć marzenia, warto o nich mówić, o nich myśleć, wizualizować je każdego dnia, bo wtedy mamy większe szanse, że nasze marzenia spełnią się i to, co kiedyś było w sferze marzeń, dziś, jutro może już być rzeczywistością. Nie wiem, jakie masz marzenia, czy jest to samochód, motor, dom, a może telefon. Nie ma to znaczenia. Jedna rzecz tutaj ma znaczenie i taki chciałbym, żeby ten film miał przekaz. Nie bójmy się marzyć, nie bójmy się mówić o marzeniach, nie bójmy się pokazywać marzeń, bo życie bez marzeń czasami traci kolor, a kiedy mamy marzenia, życie naprawdę staje się kolorowe, a w momencie, kiedy marzenia się spełniają, staje się ten kolor jeszcze bardziej żywy, a my stajemy się szczęśliwsi. Dziękuję bardzo, kochani. Do usłyszenia, być może już jutro.